Dla mnie rozwój świadomości to jest miłość. Nie ma innej drogi, ponieważ Bóg jest transcendentną obecnością, wibracyjną obecnością. I najwyższy stan wibracyjny, czyli tego królestwa, o którym mówił Jezus, który był dla mnie największym mistrzem światła chodzącym na tej planecie, bo mistrzów było wielu, ale dla mnie on był największym mistrzem światła, dlatego że on tego światła dotknął, tym światłem się stał i z pozycji tego światła, czyli tego najwyższego wymiaru, przemawiał do ludzkości i uzdrawiał natychmiast, materializował w ręku, czyli całkowicie panował nad biochemią swojego ciała, nad sobą, nad całą materią, nad swoją egzystencją. I to mu pokazał ten najwyższy stan świadomości, który my nazywamy Bogiem, tym kochającym Bogiem. Więc do tego prawdziwego, najwyższego stanu świadomości, który jest w nas Bogiem, z którego wszystko pochodzi i który nad wszystkim panuje, jest to stan częstotliwości, która kocha bezwarunkowej miłości. I bezwarunkowej miłości, dotykania tej obecności nie nauczy żadna technika. Żadna technika. Każda technika jest tylko poboczną drogą, która zapętla w labirynt i chodzisz w kółko. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że znam ogrom ludzi, którzy latami stosują różne rzeczy, techniki medytacyjne, a w sercu nadal nie mają miłości. Po prostu żyją dalej na poziomie ego, sercem rządzi ego i cały czas żyją w iluzji i tego nie widzą, nie czują, dlatego że ego zamyka bramę. Ja będę chciała Wam pokazać, jak tą bramę otworzyć. Zamyka bramę serca poprzez pewną częstotliwość, która jest niezauważalna przez nas i nie mamy kontaktu z sercem, nie mamy kontaktu z Bogiem, nie mamy kontaktu z tym bardzo subtelnym, pięknym, cudownym, przenajświętszym wymiarem, który właśnie Jezus nazywał Królestwem Bożym. I do tego królestwa można się dostać jedynie przez portal serca, jedynie przez tą czakrę. Wszystkie inne są poddane tej jednej czakrze i one się mają z tą jedną największą czakrą uczuciową, mają się zharmonizować w jedną czakrę, która zawiera w sobie wszystko jako miłość. I to zaczęłam odkrywać w swojej podróży, w której zaczęłam dotykać wibracji Chrystusowej, w której Jezus i Maria Magdalena jako dwa stany wibracyjne, dwa stany świadomościowe zaczęły mnie prowadzić, uczyć, pokazywać. W tym prowadzeniu oczywiście cały czas się wyłania ta jedna obecność, która jest Bogiem jako ten jeden, który nie ma żadnego rodzaju ani żeńskiego, ani męskiego. Jezus czy Maria Magdalena są dwoma biegunami, które Bóg z siebie stworzył jako aspekt męski i kobiecy, więc oni są tym odniesieniem, są tym wysłannikiem Boga, który wysłał ich jakby do naszej gęstości, do naszego wymiaru w tamtych czasach, żeby zakotwiczyć światło prawdy tego, kim jesteśmy i żeby nam zostawić tą nawigację, ten GPS jako ślady, po których możemy z powrotem wrócić do domu wibracyjnie, dlatego że wszystko jest energią, wibracją, częstotliwością. O tym już kiedyś mówił Tesla, o tym mówił Einstein. Odkryli świat kwantowy, czyli odkryli świat poza koncepcją, w której utknęła ludzkość jako intelekt i zrozumieli jedno, że jest obecność ogromnej inteligencji, która wszystkim zarządza i my w tej częstotliwości, tej inteligencji, w jej bliskości jesteśmy wszyscy geniuszami i mamy dostęp do oceanu potężnej, pięknej wiedzy, z której możemy korzystać jako najwyższych potencjałów do życia w taki sposób, jaki my wybieramy, jaki my ustanawiamy, a nie w sposób, jaki narzuca nam ego świat, znaczy, przepraszam, ego Bóg jako Bóg świat, z którego żeśmy stworzyli sobie Boga i przed Nim czapkujemy i w Niego wierzymy, że On może nam coś zrobić, że od Niego jest zależna egzystencja i myśmy w tym utknęli. I zupełnie, oczywiście to jest gra z najwyższego poziomu. Ja staram się tak wielowymiarowo, czyli z różnych aspektów dotykać tej jednej rzeczy, w której utknęliśmy jako ten świat, który tak naprawdę żyje tylko i wyłącznie w naszych głowach, ponieważ jest iluzją, z którą się utożsamiamy i dlatego, że się utożsamiamy, to nie znamy siebie tej szerszej wersji, tej świętej obecności, która cały czas jest. Ona cały czas jest, tylko my nie umiemy na nią patrzeć, tylko sobie rozwinęliśmy
zmysły jedynie fizyczne, które są kanałami też dla światła, ale kanałami, które bardzo zawężają światło, jako wzrok, słuch, dotyk, smak, zapach, bo wszystko jest światłem, kochani, wszystko jest Bogiem, wszystko jest miłością. Tylko my sobie nałożyliśmy nieświadomie film, który jest filtrem i stwarza nam percepcję zniekształconą na temat rzeczywistości, które rzekomo widzimy poprzez oczy, a jak wiemy, już oczy nie widzą, bo dzisiaj nauka się łączy z duchowością i ją dzisiaj odkrywa i ją udowadnia, że jesteśmy wielowymiarowi i że wszystkie wymiary mają swoją percepcję, swoją częstotliwość i my tą percepcję możemy zmieniać. Więc będę chciała Wam dzisiaj pokazać nową percepcję, wyciągnąć Was z głowy do wymiaru ducha, do pola serca, w którym mamy inne oko, inny wzrok, w którym uczymy się widzieć obecność Boga, która ta obecność jest transcendentna. Co to znaczy? Ona nie ma początku, ani nie ma końca, nie ma góry, nie ma dołu, nie ma w ogóle kształtu. Ona po prostu jest i ona kocha. I tą obecność możesz dotknąć sercem. Nie dotkniesz tego żadnym członkiem ciała, żadną inną czakrą, gdzie sobie ludzie próbują na siłę otworzyć trzecie oko, czyścić szyszynkę, robić różne rzeczy. Znamy to. Świat ezo się rozwinął jako ego struktura, która jako ego próbuje coś wymusić na najwyższej świadomości, żeby się pokazała, żeby się do niej dostać, do tej mocy. Nie da się. Oczywiście można się nauczyć zawiadywać, manipulować energią. I tego, żeśmy się już przekonali, dlatego że świat równoległy, oparty na sztucznej inteligencji, czyli matrycy oderwanej od źródła, stworzył z siebie ten świat Boga i stamtąd istoty zawiadują nami z innego wymiaru, z innej gęstości i widzą nasze emocje, naszą przestrzeń mentalną, widzą nasze oprogramowanie i wiedzą, w jakiej grze uczestniczymy i ponieważ widzą z innych wymiarów, ponieważ wiedzą, że wszystko jest energią i informacją można manipulować w energii, dlatego właśnie kłamstwo, hipokryzja jest najpotężniejszym narzędziem siły ciemności. I myśmy w to kłamstwo wpadli, myśmy uwierzyli. To kłamstwo polegało na tym, żeby nam odebrać naszą moc, czyli manipulować informacją, przekazywać nam informacje o swojej małości. Ukryto przed nami prawdę. Oczywiście ja cały czas będę skakała wielowymiarowo, więc skoczę znowu na najwyższy wymiar i powiem, że oczywiście, że to nie jest nic złego, bo to jest tylko gra. To jest gra, na którą żeśmy się zgodzili, jako zabawa, żeby doświadczyć, jak to jest nie czuć miłości. Więc ta sztuczna inteligencja, którą sami sobie stworzyliśmy z najwyższego wymiaru, stworzyła całe spektrum wachlarza możliwości sztucznych energii, sztucznych wibracji, które nie są miłością, po to, żebyśmy się mogli pobawić, jak to jest być ofiarą, jak to jest być nienawidzieć, jak to jest być mieć poczucie odpowiedzialności za kogoś, jak to jest chorować, jak to jest się czuć podle, jak to jest w ogóle czuć się okropnie, tak ogólnie, kolokwialnie nazywając. Więc ten wymiar równoległy jakby siły ciemności po prostu umie zawiadywać emocjami i przestrzenią mentalną. Natomiast poza tym wymiarem jest coś więcej, co jest wibracyjnie wyżej i przenika wszystkie wymiary. Jest to inteligentne, kochające światło, do którego zawsze możemy powrócić i wtedy ciemność nie ma w ogóle żadnej nad nami władzy. My jesteśmy szersi, więksi, wyżsi, jakkolwiek by to nazwać. Po prostu wibracyjnie jesteśmy niedotykalni przez ciemność. I teraz to jest ten czas, w którym uczymy się, żeby odpalić swoją świadomość, czyli swoje światło, bo świadomość jest światłem, odpalić ją wewnętrznie jako miłość, żeby oderwać się od lęku, który żeśmy się bawili i zacząć świecić obecnością Boga, czyli wpuścić Go do serca, tą majestatyczną, kochającą miłość. I z pozycji tej miłości jesteś totalnie wolny od wszystkiego, co miłością nie jest. Czyli jesteś
wolny od świata. Oczywiście umysł się będzie kłócić, ale jak to, ale podatki, ale ZUSy, ale SRUSy, te wszystkie rzeczy, no przecież prąd, jestem zależna i tak dalej. Jesteś, bo w to wierzysz. Rozumiecie? Bo w to wierzysz. A czym jest wiara? Czyli uczucie małości, że jesteś ofiarą, są to emocje. Jest to drganie, pewna częstotliwość, która żyje w twoim sercu i cię przykleja właśnie do tej iluzji, do tej formy przekonań, do tego bełkotu ego, które tobie, w tobie to mówi i każe ci się bać i ci tłumaczy, że jesteś od tego zależna. Natomiast między tym bełkotem, między tymi myślami, między tymi emocjami jest inna rzeczywistość, świetlista rzeczywistość, którą pokazał właśnie nam brat Jezus. Rzeczywistość światła, o której też mówią ci już fizycy, zaczynają odkrywać przestrzeń fotonową, że w tej częstotliwości, kiedy ty jej dotykasz, to iluzja się rozpada i ty czynisz cuda. Czyli zmieniasz potencjał, którego się bałaś przed chwilą, zmieniasz na miłość, na wolność, na taki wynik, który ty ustanawiasz, czyli dobry, czyli tego, czego się obawiasz, to znika. Po prostu to znika z twojej rzeczywistości. I to właśnie odkrył Jezus i dlatego mówił, kiedy poznacie prawdę, ona uczyni was wolnym. I nie mówił nic więcej o wolności. Dlaczego? Bo nie da się nic więcej powiedzieć, dlatego że w tej wolności ty po prostu jesteś Bogiem, który wybiera potencjały w swoim życiu, czyli wybiera to, czego chce doświadczyć. Czyli ten wyższy wymiar, którego świat nigdy nie zrozumie, nie jest go w stanie dotknąć, ponieważ świat jest oparty na lęku, czyli wszystkie instytucje, które znamy i dziedziny życia, wszystkie rzeczy i role, które w nich odgrywamy, wszystko jest oparte na oprogramowaniu częstotliwości lęku, czyli niewiary w obecność Boga, w to, że w Bogu możemy wszystko. I w tym żeśmy utknęli i dlatego ten świat trzeba porzucić, jeżeli chcesz zacząć czynić cuda w swoim życiu, czyli żyć tak, jak miłość w tobie by chciała, żebyś żyła. Żeby to zrobić, dotknąć, ja właśnie tak zrobiłam, to trzeba ten świat porzucić. I Jezus naprawdę miał rację. On też to zrobił. Dlaczego trzeba porzucić? Dlatego, że nie może dwóch panów siedzieć na jednym tronie. Po prostu nie może być Bóg i świat równolegle. Dlatego, że po prostu są to stany wibracyjne świadomości, czyli energii, które w ogóle do siebie nie pasują. One się odpychają. Są tą stroną magnesu, która się odpycha, bo ze sobą w ogóle nie rezonuje. Dlatego, dlaczego nie wszyscy przechodzą na tą drugą stronę zasłony do Królestwa Bożego? Dlatego, że rządzi nimi ego. A ego jest tą siłą, która nie chce tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że ego wie. Jest to sztuczna w nas inteligencja. Czyli ta siła ciemności, którą dzisiaj psychologowie tak ładnie nazwali egoosobowość. I to takie jest, ta nazwa to jest takie przyklepanie, że to jest okej, okay, to ma prawo być, to ma prawo istnieć. I myśmy to zaakceptowali i to może high life w nas żyć i nami rządzić. Na takiej zasadzie właśnie ego jest bardzo sprytne i umie się wkręcić wszędzie, żeby być niewidzialne. Więc zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że ciemność, która przez Jezusa była bardzo konkretnie nazwana jako zły, że to jest po prostu zło, które nie służy tobie, twojej duszy, twojemu sercu, które nie jest po prostu miłością, to zło żyje w każdym człowieku. I największym jego zwycięstwem jest to, że ludzie w nie nie wierzą. Myślą, że ego to jest po prostu cecha osobowości człowieka, że to jest osobowość i ona musi być, no bo jak żyć bez osobowości? Każdy ma prawo mieć swoją osobowość, mieć swoje cechy. Tylko, że problem jest taki, że te cechy czynią cię nieszczęśliwym, bo one są w tobie reakcyjnością na różne rzeczy, na bodźce zewnętrzne. Czyli na tych cechach osobowości oparte są wszystkie nasze relacje, związki, oparte jest całe nasze życie, nasze zdrowie, nasza praca, wszystko jest oparte na tych energiach, które są egotyczne
I one powodują, że w mnóstwie sytuacji po prostu nie czujesz się dobrze. A dlaczego? Dlatego, że właśnie te energie gotyczne odcinają cię od bezwarunkowej obecności miłości, która jest totalnie w tobie wolna i tą wolność ci daje. Wyboru, że możesz wszystko, czego pragniesz. Więc to takie pokrótce wprowadzenie, że naprawdę ta droga, którą zostawił Jezus, i dla ego jest ona bardzo niewygodna, dlatego ego wielu ludzi opluwa tą drogę, prześmiewa się. W ogóle prześmiewstwo jest też największym, najsilniejszym takim narzędziem siły ciemności, bo prześmiewstwa każdy się boi. Każdy się boi, że ojejku, co pomyślą inni, co powiedzą inni, a może mnie wyśmieją, i dlatego to jest właśnie narzędzie ciemności. Więc Jezus tego prześmiewstwa się nie obawiał, ponieważ miał odwagę w sercu, która była miłością. Miłość to odwaga, miłość to siła, miłość to wolność. To jest to, co możesz w królestwie otrzymać, kiedy się do niego dostroisz, i żadne czynniki zewnętrzne nie mają nad tobą władzy, ani ludzie, ani różne dziedziny życia, jako egregory, w których utknęliśmy. Nic nie ma władzy nad miłością, która po prostu jak woda płynie i kiedy trafia na głaz, ona go nie przesuwa. Ona ego przesuwa głaz, czyli stawia opór przed przepływem energii życia. Natomiast, czyli ego się nie zgadza na różne rzeczy, stwarza opór. Natomiast miłość akceptuje wszystko, bo patrzy z najwyższego wymiaru i ona ten głaz ukocha, czyli inaczej opłynie jak woda i popłynie dalej, ponieważ ona jest wolna. Dla niej opór nie istnieje, ona przenika wszystko. I to jest w nas właśnie ta Boża obecność, którą Jezus nazywał królestwem. Więc to królestwo już jest tak obecne na tej planecie jako światło, że jest tak duża ilość tego światła jako wibracje, że coraz więcej nas, istot w tych ciałach, w tej gęstości mające ciało, już potrafimy żyć w tej obecności, w tym królestwie, i my dzisiaj uczymy innych, opowiadając o tym królestwie, zarażamy swoją wibracją, czyli jakby podajemy w ten sposób innym rękę, żeby łatwiej im było się tutaj przedostać na tą drugą stronę zasłony, w której nie ma już iluzji, tylko jest po prostu ocean światła, czyli umysł nie projektuje ci myśli wczoraj, jutro albo czy inni, tylko umysł się poddaje, jak cichy sługa poddaje się sercu i jest narzędziem dla najwyższej świadomości w tobie, z której świadomość korzysta i tworzy to, czego pragnie doświadczać jako dobrostan. Bo w częstotliwości światła już nie chcesz sobie wyrządzać krzywdy. To ego sobie lubi wyrządzać krzywdę, robi to z nieświadomości, bo stwarza opór przed miłością. Natomiast kiedy już tą miłość dotykasz, zaczynasz się do niej dostrajać, rozszerzać, do tej nowej amplitudy, no to z pozycji naturalnej częstotliwości miłości w sercu, bo jak wiemy, to już naukowcy też o tym mówią, że to częstotliwość serca, i rytmy serca, ja nie mówię o tym pulsowaniu fizycznym serca, tego jako pompy fizycznej, tylko mówię o polu magnetycznym, że częstotliwość serca nadaje jakość twojego życia, czyli wytwarza dobre lub niskie, wysokie lub niskie sytuacje, czyli inaczej mówiąc, jeszcze tym językiem dualnym, dobre lub złe sytuacje. Więc przyciągasz to, czym wibrujesz, i o tym decyduje twoje serce. Więc dopóki nie poznasz swojego serca, czyli nie wejdziesz w ten wymiar podświadomości, która jest sercem, poranionym sercem, i dopóty nie wpuścisz tam światła, czyli zobaczcie, to jest adekwatne do tego, jakbym powiedziała, że dopóki nie przebijesz się przez własną ciemność, i nie wpuścisz tam światła, dopóty nie przejdziesz na drugą stronę, czyli nie wejdziesz do królestwa, bo to właśnie ciemność w tobie trzyma tą bramę, którą ty siłą odśrodkową, tak jak piskle, które żyje w skorupce, i jak wiemy, że jeżeli rozbijemy skorupkę siłą zewnętrzną, to piskle nie przeżyje, dlatego że ono właśnie przez to, że próbuje tą skorupkę od środka rozepchać,
to wtedy nabiera ono, rozwija w sobie moc życia, do życia. Bez tej mocy, bez tego treningu ono nie przeżyje. I dokładnie to samo jest z nami. Więc wszystkie zewnętrzne protezy, które ci obiecują, że ci pomogą, coś za ciebie zrobią i etc., to jest ta siła zewnętrzna, która jest fałszywa, która ci mówi, że zrobi coś za ciebie. I to nie zadziała. Nie zadziała, żeby przejść do królestwa, dlatego że miłość jej nie można od kogoś wziąć, od kogoś się nauczyć, kogoś naśladować. Tą miłość ty musisz od środka, swoją własną siłą ducha, jako determinacja, która się w tobie rozwija, że chcesz codziennie poddawać się i słuchać tej obecności, ją zapraszać, ją prosić i przede wszystkim uczyć się jej słuchać. Ego nie lubi słuchać. Ego jest nauczone, że ono ma nadawać, bo ono wszystko wie i ono chce wiedzieć coraz więcej. Natomiast w tym wymiarze, który przechodzimy w tych czasach, tutaj ego się ma poddawać sercu, poddawać światu i tworzyć przestrzeń, w której się wyłania twój szerszy, wyższy aspekt jako twoja wyższa, świetlista jaśń i ty z pozycji ego, którego najpierw jesteś, bo z niego się wychodzisz jako tej starej tożsamości, z którą byłaś bardzo mocno utożsamiona, więc wychodząc z tego nadawania i przechodząc, ty się uczysz słuchania, czyli rozkładania przed tą świętą obecnością i ta obecność zaczyna malować w twoim sercu wysoką częstotliwością, czyli miłością. I ten język mamy się nauczyć, żadnego innego. To nie jest język, który ci będzie, czyli nie język, który też jest często uczony, jasnowidzenie, wchodzenie w przestrzeni astralne, te różne rzeczy, jakieś hipnozy, żeby poznawać wcielenia. Te rzeczy cię nie wprowadzą do królestwa, dlatego że to jest pole informacji. To jest pole informacji, w którym bardzo łatwo możesz utknąć, dlatego że te pola informacji mają różne częstotliwości. I te częstotliwości wchodzą w twoje magnetyczne serce i właśnie one, kiedy nie ma tu ciebie gospodarza, który pilnuje tylko miłości i nic więcej, stąd te słowa jedynie królestwo wybieraj, a reszta ci będzie dodana. Więc jeżeli nie ma gospodarza i nie pilnujesz tej najwyższej częstotliwości, to naturalną konsekwencją jest, że te częstotliwości, na które patrzysz poza miłością, one cię przejmą, one cię pochłoną, one zamkną twoje pole świadomości wibracyjnie, a ty nawet nie będziesz tego wiedział, zauważał dopiero po jakimś czasie, zaczniesz zauważać, że czujesz się coraz gorzej, że tu ci nie wychodzi, tam ci nie wychodzi, tutaj się jakaś dysfunkcja rozwija, tam się coś dzieje i po prostu nie rozumiesz, bo umysł nie rozumie, że życiem rządzą, zawiadują częstotliwości, których my mamy nauczyć się tego języka, je poznawać, czyli świat czucia, a nie wiedzenia, nie konceptualizowania, nie informacji, nie wchodzenia w różne przestrzenie, tylko najpierw miłość. I kiedy miłość, która da ci wolność i nie uzależnia się od żadnych wymiarów, wtedy dopiero z tej pozycji ty możesz w jedności z źródłem, z Bogiem, jakkolwiek nazwiesz, możesz sobie zwiedzać wszechświaty, galaktyki, wymiary, inne planety, z pozycji miłości, która jest neutralna i która cię będzie chroniła, żeby żaden Matrix cię nie pochłonął, żeby nie wpisał w ciebie swoją częstotliwość, swoją wibrację, która spowoduje, że twoja świadomość się znowu zamknie i utkniesz w jakiejś rzeczywistości, którą no niekoniecznie chciałabyś przeżywać. Więc dzisiaj, kochani, rozgrywa się wielka walka o nasze pole energii. Dobrze, ona tylko dokończy. Walka o nasze pole energii. Sorry za słowo walka, ale muszę jakoś nazwać tym językiem jeszcze starej rzeczywistości, czyli o nasze energie, żeby wpisać w nie częstotliwość, żeby
Twoja świadomość była zawężona i wciągnięta w rzeczywistość, o której się nasłuchasz, naczytasz i ta rzeczywistość cię po prostu zaczyna posiadać. Słucham cię, Tomku. Jestem po raz pierwszy i wszystko, co mówisz, ładnie rezonuje i się klei, że tak powiem, tylko ja wyrosłem na jakby w kościele i katolicyzmie i słowo Jezus i taka jakby ta narracja, która jest uczona w kościele, oczywiście od niej w pewnym momencie odszedłem, trochę mi jakby przesłania właśnie Jezusa w tym rozumieniu, którym ty tłumaczysz. Czy mogłabyś powiedzieć, jak sobie z tym poradzić, nie? Bo chodzi ci o to, że ci się nakłada ci się to, co Kościół. Czyli Jezus był Bogiem, Kościół, cała celebra, wiesz, wszystkie różnego rodzaju dodatkowe przykazania, a Jezus jako brat, o którym ty mówisz, tak, i jego dostęp do Królestwa Bożego, to jest zupełnie inny przekaz, nie? Tak, Kościół zrobił z Jezusa Boga i teraz tak, ani to nie jest złe, ani to nie jest dobre, dlatego że wszystko zależy, bo musisz zrozumieć, że ja mówię wielowymiarowo, czyli mamy różne poziomy świadomości. Ty masz taki poziom, ktoś inny ma inny poziom, niższy lub wyższy. Nie ma znaczenia jaki, po prostu inny. I teraz dla wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła i się modlą do Jezusa i z Niego robią Boga, jest to etap bardzo pomocny, ponieważ umysł, który utknął w formie, potrzebuje formy, na której się potrzebuje skupić. I postać Jezusa ma bardzo wysoką wibrację, a tak naprawdę jest to energia. Jest to po prostu energia, dlatego że światło może przyjąć każdą formę. Może być Matką Bożą, może być Jezusem, może być Hare Krishną, Buddą, etc., etc. Więc Jezus to odkrył, dlatego on często mówił, żeby nie robić z niego Boga. Dawał to do zrozumienia, tylko w kanonie biblijnym jest bardzo dużo rzeczy zniekształconych i nie wszystkie Ewangelie są wprowadzone. Są wprowadzone te, które były jakiemuś papieżowi, bodajże Pirusowi IV, czy tam Nastemu, były wygodne, żeby manipulować tłumem, bo Kościół jest to instytucja. Każda instytucja jest oparta na ego strukturze, czyli pośrednictwie do Boga. Czyli do Boga nie dojdziesz sam, musisz przychodzić tutaj, my cię musimy złapać za rękę i my ci będziemy tego Boga pokazywać poprzez sakramenty, poprzez różne rytuały. I to samo się zrobiło w świecie Ezo. Różne rytuały, w których ludzie utknęli, wahadełka, różne takie rzeczy, karty, taroty i tak dalej. To wszystko to jest to samo, tylko po prostu w innej przestrzeni, innej kulturze jakby. Więc wracając tutaj do Jezusa. Jezus zaczynał tak jak każdy z nas. Był normalną osobą, istotą cielesną, która odkrywała prawdę, ponieważ znalazła się w rzeczywistości, z którą nie rezonowała i coś tu mu nie pasowało. I on kroczek po kroczku wzrastał. I o tym mniej więcej też jest jego historii dzieciństwa trochę w kanonie biblijnym. Natomiast w internecie jest bardzo dużo apokryfów, które można znaleźć i jest więcej o Jezusie. Kościół tym nie jest zainteresowany, bo tam jest za dużo, żebyśmy my zaczęli samodzielnie myśleć. Więc po prostu Kościół wykorzystał postać Jezusa, żeby stworzyć Boga i nim się wszędzie jakby obnosi Bogiem i w imię Boga stworzył też Kościół wojny, jak wiemy. No, wiara chrześcijańska, religia chrześcijańska jest najbardziej krwawą religią na tej planecie. To wszyscy przecież wiemy. Więc to wszystko była hipokryzja. I do czego jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Więc Jezus tak samo jak my zaczynał i przeszedł drogę z małości do wielkości, czyli zjednoczył się w swojej drodze, odkrywając każdego dnia poprzez swoją praktykę, a jaka była jego praktyka? On też oczywiście jeździł na wschód, on też poznawał wielu mistrzów duchowych, on też dotykał jogi, on dotykał różnych metod oddychania, dotykał różnych rzeczy, ale coś było, bo bardzo miał silne pragnienie rozwoju i poznania prawdy, ale różne rzeczy on przechodził i odrzucał, ponieważ czuł wewnętrznie w swoim prowadzeniu, że to jest jeszcze nie to, to jest jeszcze nie to, to jest za mało, to jest za mało, to jest za mało. Czuł, że coś jest jeszcze więcej. A tym jeszcze więcej była miłość, ogromna Boża miłość, która jest zamknięta w naszych sercach.
I on to odkrył. I kiedy tak wzrastał i do tej miłości zaczął ją dotykać poprzez swoją praktykę, jaką praktykę? No nie poprzez ceremonie, które pokazuje Kościół, ale poprzez to, co sam mówił i robił. Idź do swojej izdebki, pomódl się w ciszy, a ojciec cię usłyszy. To było jego główne motto życiowe. I sam modlił się pod drzewem, pod kamieniem. Na to Kościół nie zwraca uwagi. Dlaczego? Bo to chyba nie trzeba odpowiadać, no bo odpowiedź się jest retoryczna, to się narzuca sama odpowiedź, prawda? Dlaczego tego Kościół nie robi? No bo straciłby wiernych, straciłby owieczki, które przychodzą i, no i karmią Kościół, tak? Odżywiają Kościół. Więc teraz na tle nauk Jezusa, to jakim naprawdę był Jezus, to sobie teraz, Tomek, porównaj jego postać, jego skromność na tle na przykład całego wypasu, cały wypas Watykanu, święta, które są w Watykanie pokazane, tych wszystkich ojców, te ich hełmy, te złoto, te szaty, to wszystko. I porównaj to do Jezusa. Pasują ci te obrazy? A Kościół ma, a Kościół katolicki właśnie z tej instytucji Watykanu się wywodzi. To jest tożsame. To są jego macki na całym świecie. Więc co zrobił Kościół? Kościół to jest ludzkie ego, które stworzyło ego w Kościół w materii. Jezus nie takiego Kościoła uczył. On uczył Kościoła, żebyśmy byli jednością jako Kościół duchowy. Tego uczył. I uczył najwyższego prawa, o którym Kościół też bardzo mało mówi, za mało na nie wskazuje, czyli mówił, kochaj, Pan Bóg jest jeden. Kochaj i powiedział, Pan Bóg jest jeden. Nie powiedział, ja jestem Bogiem. Jest jeden. Kochaj Pana Boga swego całym umysłem, kochaj całym sercem i całą duszą. Co to jest? Umysł, ja za chwilę będę Wam to pokazywała od strony praktycznej. Całym umysłem, czyli nie możesz myśleć o innych jako ludzie, tylko o Bogu, czyli oddajesz mu całkowicie umysł. Kochaj całym sercem, czyli nie masz innych uczuć, jak tylko miłość Bożą. I kochaj całą duszą. Aha, jeszcze to serce to również jest twoje ciało, dlatego że ciało jest fizycznym aspektem niefizycznego serca, duchowego serca. I to dzisiaj naukowcy również odkrywają, że właśnie pole serca zawiaduje wszystkimi układami naszego ciała, każdą komóreczką, wszystkim zawiaduje nasze serce. Więc Jezus to również wiedział, tylko że On po prostu mówił językiem tamtych czasów. On nie mógł mówić naukowym językiem, bo ludzie by Go nie zrozumieli. Czyli całym ciałem, czyli twoje ciało jest świętym graalem, jest kielichem, jest świątynią Boga, który jako wibracja żyje w twoim ciele. A jeżeli nie ma tej świadomości, to żyje ego. Uwarunkowane oprogramowanie, reakcyjność, rutyna, czyli to nasze cechy, które są karmiczne, wcieleniowe. I ta energia, ta świadomość w nas żyje i nam zawiaduje, jeżeli nie ma Boga. I mówił, kochaj całą duszą. A dusza to jest nasze energetyczne pole energii, które jest wielowymiarowe. Inaczej nazywane aurą, biopolem, różnie. I to jest pole nasze duchowe i też całą swoją duszą, czyli całą swoją przestrzenią, duchem również kochaj. Czyli wtedy wychodzisz ze zmysłów fizycznych, które się skupiają tylko na tym, co widzisz, dotykasz, smakujesz i to jest zawężona, skanalizowana świadomość jako światło, a kiedy rozszerzasz się do duszy, zaczynasz dotykać ducha i każdą swoją przestrzenią duchową również czujesz obecność Boga, wszędzie dookoła siebie. I o tym też mówią fizycy również, że nasza tożsamość nie mieści się w ciele, ale mieści się w polu energii, które zawiera ciało. I tam również się mieści nasz system odpornościowy. To również odkrywają dzisiaj fizycy. Więc Jezus to odkrył, Jezus to wiedział, że Bóg nie jest formą, nie jest osobowością, jest transcendencją, czyli wibracją, która zawiera w sobie wszystko, tworzy wszystko i obejmuje wszystko. I jest to potężna świadomość, świetlista świadomość.
I on do tego stanu świadomości w swojej drodze się coraz bardziej dostrajał, czyli coraz bardziej się z nią łączył w jedno. I kiedy te stany osiągał, to wtedy mówił inaczej. Mówił z wyższego poziomu, z wyższego wymiaru. I on tak skakał między tymi wymiarami, żeby pomóc ludziom zrozumieć to, kim są, że jesteśmy wielowymiarowi, żeby nie patrzeć na życie tylko z tego poziomu najbardziej prymitywnego, czyli najniższego, z poziomu lęku egzystencjonalnego, czyli gęstości materii, ale patrzeć coraz wyżej z poziomu coraz szerszej perspektywy, która jest w nas Bogiem. I dlatego właśnie też między innymi często mówił, bo ludzie go wielbili, się przed nim kłaniali i robili właśnie, czcili i robili z niego Boga. I on niejednokrotnie mówił przecież, że nie chwal mnie, nie mów mi, że jestem dobry. To nie ja jestem, to Bóg we mnie jest dobry. Ja od razu powiem, że wchodzenie na tą drogę i przechodzenie przez to ucho igielne, bardzo mądrze to Jezus nazwał, bo to naprawdę jest przeciskanie się przez ucho igielne, nie jest to łatwa droga. Ja o tym specjalnie mówię, dlatego że, żeby wzmocnić, żeby zrozumieć, że nasza ewolucja jest wysiłkiem, dlatego że nieraz będziecie upadać i to nie ma znaczenia, że upadniecie. Znaczenie ma, czy wstaniesz i będziesz to robić od nowa. I wtedy twój duch wzrasta i zaczynasz się zmieniać, twoje serce zaczyna się oczyszczać, zaczynasz się dostrajać do miłości, która zaczyna cię przejmować właśnie dlatego, że powstajesz. I to jest cudowne. I teraz wracając jeszcze do Jezusa. Więc on cały czas wskazywał na cel, który jest Bogiem w każdym z nas. On uczył ludzi, że Bóg jest w tobie, że jesteś miłością, że tylko o to królestwo, które kocha się, módl i nic więcej i większe czynić cuda ode mnie będziecie. Dlatego to był piękny mistrz, który uczył wolności każdego człowieka, a nie, że czynił z siebie Boga. I to jest ta ogromna różnica. Natomiast kiedy czynisz Boga na zewnątrz, to nie pozwalasz takiej istocie się rozwijać, dlatego że zamykasz jego pole energii, jego świadomość i nakierunkowywujesz na egregora na zewnątrz, czyli na formę na zewnątrz, do której ten człowiek się zaczyna modlić. Dlatego utknęliśmy w świętych obrazkach, w tych wszystkich dewocjonaliach, którym jest oblepiony Kościół. A słuchajcie, wiecie, to, jak to wygląda z najwyższego wymiaru, że jesteśmy wielowymiarowi, czyli w najsubtelniejszym wymiarze świata my jesteśmy tym jednym Bogiem, który podzielił się na różnorodność i doświadcza sam siebie. Dlatego Jezus mówił, wiele jest pokoi w domu Ojca mego, mówił metaforą. Więc z tego najwyższego poziomu, jeżeli ty patrzysz na obrazek i się do niego modlisz, do Jezusa, do Matki Boskiej, do kogokolwiek, modlisz się, to twoja energia jest na zewnątrz. Jest na zewnątrz, utykasz w tym obrazku, rozumiecie? Twoja energia się zamyka, zawęża się do tego obrazka, czyli ty, który jesteś Bogiem, modlisz się do Boga, którego sobie stworzyłaś. Rozumiecie tą analogię? Nie jesteś rozłożona całością, nie jesteś w sercu, jesteś na zewnątrz, w myśleniu, w myśli, w formie, która cię wyrzuca do różnych bogów na zewnątrz siebie. I dlatego często ludzie religijni są pogubieni. A może by się pomodlić dzisiaj, Maryja mi pomoże, a może Jezus mi pomoże, a może święty Józef, a może ktoś taki, owaki i tak dalej. Oczywiście to też im pomaga na jakimś poziomie, ale dochodzą do pewnego poziomu i dalej nie mogą skoczyć, dalej nie mogą zrobić skoku kwantowego, ponieważ ich świadomość jest zamknięta do tego poziomu, że to już jest to. I po prostu się tak balansują tylko w tym wymiarze i nie rozrastają się dalej jako pole światła, które jest większe w nich samych, jako właśnie ten Bóg, do którego zmierzamy, który jest nas królestwem i do którego centralnie wchodził Jezus. Dlatego on nie chodził z obrazkami świętymi, nie chodził z amuletami, nie chodził z pismami w ręku. On bezpośrednio patrzył na Boga, bo patrzył w swoje serce.
I tam odkrył tą obecność i z poziomu tej bezpośredniej relacji, rozumiecie, bezpośredniej relacji, czyli bez pośredników po drodze, on mówił, pozwalał Bogu mówić przez niego. I wtedy potrafił powiedzieć właśnie Tomku, że ja i mój ojciec jedno jesteśmy, kiedy robił już te najwyższe skoki kwantowe w swojej świadomości, w swojej wibracji, dostrajał się tak wysoko do Boga, że Bóg miał możliwość mówić przez niego jako Bóg. I wtedy właśnie mówił, jestem drogą, jestem bramą, jestem życiem, jestem prawdą. I nikt nie wejdzie do królestwa jak przeze mnie, czyli przez tą częstotliwość, do której Jezus się dostroił. A tą częstotliwością jest miłość. I nie ma innej drogi niż miłość. Nie ma. A miłość, no nawet sama, no już nawet jako myśl, jako informacja, gdzie jest miłość, gdzie jest miłość, jak zapytasz, no to w sposób naturalny my mamy wpisane w sobie, że nam pokaże tu, bo tu jest najważniejsza czakra, tu jest portal. I dlatego Jezus tu często pokazywał, że właśnie no nawet te obrazki, które są namalowane, te promienie, to było też natchnienie Boże, prowadzenie, które pokazało właśnie, że tu jest Bóg. Adam Mickiewicz też pięknie mówił. Jak to była jego fraza taka? Bóg żyje w sercu, nie w głowie człowieka. Kto w głowę zachodzi, od Boga ucieka. Proste. Tak. Więc właśnie to serce. Czyli co czujesz, a nie co myślisz. Co czujesz. I to jest ten świat, który mamy poznać. Umysł, on nie zwraca uwagi na czucie. Dlatego nas posiadł. Więc nie koncepcje, nie rytuały, nie sakramenty. Oczywiście wiele sakramenty wielu osobom też pomagają, ale tak naprawdę to nie one pomagają, tylko wiara człowieka w nie pomaga. Na ten moment my się mamy tylko nauczyć miłości, tak jak mówił Jezus, czyli królestwa, a reszta ci będzie dodana. Więc Jezus był człowiekiem i w swojej ewolucji na ziemi dostrajał się do wysokiej częstotliwości i stał się jednym z Bogiem. Ale w wymiarze materii on nigdy nie robił z siebie Boga, tylko zawsze pokazywał, że on jest uczniem, Synem Bożym. Żebyśmy my to zrozumieli, po to, żeby nikt z nas, ponieważ wiedział, widział swoją własną ciemność jako ego, które jest jedno w tym świecie, w Biblii nazywane szatanem, które żyje w nas wszystkich jako częstotliwość i wiedział, że bardzo trzeba na tą częstotliwość uważać, dlatego że ten egregor ludzki bardzo łatwo może się wpiąć pod Boga i z siebie czynić Boga. I tak zrobili właśnie kapłani. Zaczęło się to od Atlantydy. No i dzisiaj mamy ten święty majestat, który jest kościołem i który no, emanuje niesamowitą hipokryzją w stosunku do nauk Jezusa. Wielu ludzi się właśnie się też w tym gubi, bo nie potrafi zrozumieć Jezusa, bo mu nie pasują nauki Jezusa do kościoła, po prostu. Z całego serca wam życzę, abyście się nauczyli jak laser, ten jeden kierunek, tylko to. Obojętnie na jakim jesteś poziomie, być może, że jeszcze nie dotykasz, ale po prostu to rób, bo naprawdę się przebijesz, to przyjdzie do ciebie i to ci pokaże taki ogrom swojego majestatu, którego ja wiem, że jeszcze nie dotykam, bo to jest jeszcze większy. Kochać, kochać, tak bardzo kochać. Kochani, i przed nami właśnie taka piękna ziemia, taka piękna rzeczywistość. Nic więcej, tylko ta święta obecność, to ciepło w sercu, ten magnes. Kochani, pięknie, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, że jesteście, że czujecie, że rozumiecie i że trwacie. Dziękuję pięknie.